Dzień dobry, witam Państwa z Giełdy Papierów Wartościowych, witam wszystkich inwestorów i internautów. Dzisiaj debiutują na rynku New Connect akcje firmy Ovid Works. Ovid jak Ovidiusz, kod giełdowy Ovi pisany przez V. Jest to kolejna spółka gamingowa, która zajmuje się produkcją gier wideo na PC, na konsole. Jest z nami na łączach prezes spółki, pan Jacek Dębowski. Przekazuję panu głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jacek Dębowski. Miło mi tutaj Państwa wszystkich przywitać, którzy podłączyli się, żeby oglądać nasz debiut. Mam nadzieję, że dowiedzą się przy okazji Państwa jakichś ciekawych informacji. Natomiast ja przede wszystkim chciałem jeszcze na początku podziękować paru osobom, które pozwoliły doprowadzić do sytuacji, że udało nam się tutaj wreszcie znaleźć w tym miejscu. Przede wszystkim inwestorom seedowym, którzy na początku uwierzyli w nas jeszcze zanim inni chcieli w nas wierzyć, jak i pozostałym inwestorom, którzy później dołączali do akcjonariatu i wykazali się dużą cierpliwością w trakcie czekania na ten debiut. Oczywiście chciałem podziękować również GPW, które zorganizowało cały ten event w tych może trudniejszej nieco sytuacji niż standardowo. I oczywiście firmy, które pomogły nam się tu znaleźć, agencji Inner Value czy agencji Kramer. I oczywiście wszystkim osobom w mojej firmie, bez których właściwie w ogóle nie było dzisiejszego spotkania. I na koniec, ale nie oczywiście najważniejszy, mojej żonie za cierpliwość w dziwnych godzinach, w których musiałem pracować w ciągu ostatnich paru miesięcy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Spółka jest zlokalizowana w Warszawie, niedaleko giełdy, natomiast nasz debiut jest z przyczyn niezależnych od nas wirtualny. Także panie prezesie, mam dla pana pamiątkową statuetkę rynku New Connect, żeby uświetnić ten debiut. Także dyplom informujący, że jesteście państwo od dzisiaj notowani na tym rynku. Serdecznie gratuluję panu, pracownikom. Życzę sukcesów na tym jakże konkurencyjnym rynku gamingowym. No i zapraszam po odbiór statuetki na giełdę. Umówimy się na spotkanie i będę miał przyjemność panu ją przekazać. A teraz statuetka zobowiązuje. Bardzo proszę do przeprowadzenia krótkiej prezentacji spółki. Dobrze, dziękuję. Tutaj poczekam na slajdy jeszcze. No, okej. Okay. Więc tak, pokrótce opowiem może co dla nas jest, to według mnie jest najważniejsze, jeśli co charakteryzuje naszą spółkę i postaram się przedstawić również projekty, które zrobiliśmy, czy które realizujemy i nieco też opowiem o naszej strategii. Powiedziałbym, że taką podstawą, można określić nasz studio w dwóch obszarach, powiedzmy sobie, które się tam gdzieś rozbijają. Pierwszy to są ludzie. Myślę, że to jest najważniejsza część naszej firmy i nasza największa wartość. Mamy bardzo fajny zespół, który zdobył doświadczenie nie tylko nad grami, które realizowaliśmy czy realizujemy, ale też posiadali doświadczenie przychodząc do nas. To były osoby, to byli eksperci, którzy po prostu chcieli robić troszkę inne rzeczy niż do tej pory. I co warto też zaznaczyć, to są osoby, które w większości, no prawie wszyscy u nas zostają. Mamy bardzo wysoką taką retencję pracowników, więc to też fajnie, że wiedza, którą zdobywamy w tej firmie pozostaje i przekłada się na wysokiej jakości gry, co jest doceniane przez graczy, przez prasę. Tutaj niedługo zobaczymy, jak będzie metamorfoza. Natomiast już wstępne informacje są bardzo pozytywne i to jest właśnie zasługa fajnego, zgranego zespołu. Drugim takim istotnym elementem jest to, o czym my robimy nasze gry, a mianowicie po pierwsze inspirujemy się, chcemy opowiadać fajne historie, to jest dla nas bardzo istotne, fajne, niebanalne, wciągające, które przy okazji, ale oczywiście też w historie, w które się przyjemnie gra. I inspirujemy się w momencie decydowania się, czy wymyślania kolejnych projektów, inspirujemy się źródłami kultury, takimi jak książki, wydarzenia, filmy, co pozwala nam zbudować bardzo fajną bazę do budowania właśnie takiej angażującej historii.
Akcjonariacie bardzo krótko, to chciałem powiedzieć tylko, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak on w tej chwili, jak wygląda, jak się układał. Jesteśmy z Jackiem Machajeckim, który jest współzałożycielem studia i pełni funkcję game dyrektora na naszych grach. Jesteśmy dalej bardzo mocno zaangażowani w spółkę, oczywiście też to widać po akcjonariacie, jak również mamy inwestora branżowego, właściwie prawie od początku, który nas wspierał przez i dalej nas wspiera przez cały okres rozwoju, także bardzo, bardzo tutaj jestem zadowolony z tego układu. No tak, teraz mówiłem trochę o teamie, mówiłem trochę o tym, że robimy gry narracyjne. Warto tutaj wspomnieć, że te kompetencje to się, powiedzmy teamowe, to bardzo fajnie widać w obszarach zarówno graficznych, jak i programistycznych, bo z jednej strony, od strony graficznej wszystkie, na przykład w Metamorfozie, która dopiero wychodzi, która będzie niedługo wychodzić, wszystkie elementy są rysowane ręcznie. Jeśli chodzi o stronę programistyczną, działamy w Unrealu, ale udało nam się tak go zmienić, zmodyfikować, że ruch, który w Metamorfozie jest normalnie niemożliwy, gdzie tam postaci poruszają się po ścianach i tak dalej, nam udało się bardzo fajnie zaimplementować. Więc ten know-how i te umiejętności pojawiają się, powiedzmy, we wszystkich istotnych obszarach tego game developmentu. Natomiast jeśli chodzi o sam model nasz biznesowy, no to do tej pory to były głównie gry premium, gry premium, które są jednorazowo do zakupienia. Natomiast i to dotyczy zarówno Interkosmosu, który wydaliśmy, czy Metamorfozy, która teraz będzie wychodzić, natomiast gdzieś tam ten model dywersyfikujemy i w przyszłości gry, które będziemy wydawać, będą uwzględniały możliwość wspierania przez dłuższy czas, albo przynajmniej multiplayer, tak jak na przykład gra Nemesis, którą realizujemy ze studiem z Wrocławia, o której też powiem trochę więcej. I w tych grach już bardziej zakładamy monetyzację bardziej na bieżąco, tutaj gdzieś tam w przyszłości. No i o naszych projektach, dosyć skrótowo. Tak. Interkosmos to jest metamorfoza, zacznijmy od Interkosmosu. Interkosmos to była pierwsza gra, którą wydaliśmy. Jest to gra na VR-a, którą wydaliśmy poniekąd dlatego, że podoba nam się technologia VR, jesteśmy zafascynowani nowymi technologiami, chcieliśmy tego spróbować, plus była to mniejsza gra niż ten główny tytuł Metamorfoza, o którym pracowaliśmy wiele lat, co pozwoliło nam trochę odetchnąć podczas developmentu, więc uzyskaliśmy bardzo fajny odzew ze społeczności, wyżej 90% pozytywnych komentarzy, 2 tygodnie na Steamie w top sellersach VR-owych, także jak na pierwszy tytuł bardzo fajny odbiór i liczymy na to, że nasz kolejny tytuł, czyli Metamorfoza, która będzie miała swoją premierę za 2 tygodnie i do której trailera obejrzenia zachęcam Państwa po prezentacji, to gra, dzięki której byliśmy w stanie zebrać sporo z talentów, o których wspominałem na początku. Jest to gra inspirowana właśnie kulturą, a dokładniej powieściami Kawki, takimi jak Proces, Zamek czy Metamorfoza. I opowiada historię osoby zmienionej w robaka, co daje bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi o pokazywanie perspektywy dziwnych, tajemniczych miejsc. I przy okazji, ponieważ adaptujemy Kawkę, możemy też korzystać z całkiem fajnych zasobów czarnego humoru, z którego może nie wszyscy znają tego autora. Gra jest już dosyć fajnie rozpoznawana przez różne branżowe instytucje czy pisma i liczymy na to, że premiera, która nastąpi za 2 tygodnie na wszystkich platformach, potwierdzi tylko, że warto było włożyć tak dużo serca, ile w tę grę włożyliśmy przez ostatnie lata. Tytułem, nad którym w tej chwili pracujemy, a jeśli chodzi o datę premiery, to jeszcze dokładnie nie mogę powiedzieć, to jest kontynuacja do Interkosmosu razem z Creative Europe, któremu spodobało się pomysł na grę. Tworzymy kontynuację, nazwaliśmy ją Falling Star, natomiast gdzieś to jest to duchowa kontynuacja Interkosmosu, co odbywa się właśnie w przestrzeni kosmicznej. I główna różnica tutaj to, powiedziałbym, możliwość grania z drugą osobą, jak również fakt, że udostępnimy możliwość grania w tę grę bez hełmu VR.
I nasz tytuł, o którym taki bardziej powiedzmy wyróżniający się ze standardowych tytułów, na którym pracujemy, to jest Nemesis Distress. To jest tytuł, który również prowadzimy, tak jak Metamorfoza poniekąd była wspierana badaniami z NCBR-em w obszarze narracyjnym, tak tutaj Nemesis Distress to jest gra docelowo multiplayer oparta na grze planszowej o tytule Nemesis, która jest bardzo, bardzo fajną grą, zakochaliśmy się w niej. Przy okazji bardzo fajnie nam się rozmawiało i dyskutowało z ludźmi z Awaken Realms, którzy byli, że tak powiem, rodzicami. No i nawiązaliśmy współpracę, tutaj tworzymy grę, która docelowo będzie grą multiplayer, na początku na platformie PC, później zobaczymy na jakie platformy i to co będzie ją wyróżniać to będzie możliwość grania wspólnie, ale będzie taka mechanika zdrajcy, która będzie wprowadzać taki dodatkowy element stresu, że zawsze będzie mógł nas ktoś tutaj wbić nam nóż w plecy. Tę grę realizujemy wspólnie ze studiem właśnie we Wrocławiu, w osobnym naszym oddziale przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To są nasze projekty, to jesteśmy my. Dziękuję Państwu za uwagę no i zachęcam do inwestowania w nasze akcje. Dziękuję za prezentację, bardzo interesująca. Życzę Wam udanej premiery nowej gry, udanych następnych projektów i przede wszystkim zadowolonych inwestorów i wzrostu kursu akcji na giełdzie. Ale on na pewno nastąpi, jeżeli spółka będzie się dynamicznie rozwijać i zwiększać przychody. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Przy okazji chciałem Państwu powiedzieć, że jesteśmy drugą na świecie giełdą, jeżeli chodzi o liczbę spółek gamingowych, ponieważ Ovidworks jest 29. spółką na rynku New Connect, ale 41. w ogóle. Także ten rynek dynamicznie rośnie w tym roku. Rosną obroty na rynku New Connect, nie tylko na spółkach gamingowych, ale na całym rynku. Rośnie też indeks tego rynku, NC Index. Także cieszymy się, że ten rynek spotkał się z zainteresowaniem inwestorów, którzy coraz chętniej kierują tutaj swoje środki. I bardzo dobrze, ponieważ na rynku New Connect jest wiele spółek o dużym potencjale wzrostu. Natomiast z drugiej strony jest to rynek spółek małych i średnich, które cechują się wysokim stopniem, czy podwyższonym stopniem ryzyka. Dlatego każda inwestycja powinna być poprzedzona analizą. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanych inwestycji giełdowych. Do zobaczenia na giełdzie. Dziękuję.